Do nas zmierza już Sławomir Sierakowski, publicysta, socjolog, krytyk literacki i teatralny, przede wszystkim założyciel Krytyki Politycznej. Cześć drogi redaktorze, dzień dobry. Słuchaj, zapinamy pasy. Dobra. Się trochę zasiedzieliśmy tutaj i zabieram cię w podróż. Jakbyś miał zapięte pasy, to powiedz. Dobra. Słuchaj, tu wszystko jest trochę inaczej w tym samochodzie, ale bardzo przyjemnie się tym jeździ, natomiast pasy pozostają bez zmian. Dobrze, gotowy, to powiedz. A będziemy rozmawiali o... No, kontynuowali rozmowę. Witamy fantastycznie. Kontynuowali rozmowę na temat Ukrainy. No, gdy z jednej strony śledzisz sprawy międzynarodowe i wydarzenia, które przyspieszyły na szczęście, późno, ale przyspieszyły w Kongresie i został uchwalony pakiet pomocowy dla Ukrainy, który jest chyba kroplówką bardziej niż jakąś nadzieją na to, że tam się kontrofensywa wywiąże, a z drugiej strony znasz dosyć dobrze sytuację w Ukrainie. Więc pytanie z perspektywy może ukraińskiej, co ta decyzja oznacza? Co z morale ukraińskiego społeczeństwa i ukraińskiej armii? W Ukrainie mieszka obecnie 31 milionów ludzi. To widzimy, jaka ogromna... 31? Tak mało? 31 milionów ludzi. Naprawdę, 31,6 dokładnie. Tak jak liczą to statystycy ukraińscy, ekonomiści także. Ten kraj się wyludnił. Wyludnił się bardzo, więc to właściwie 30% ludzi ubyło. Więc też widzimy, że to jest walka Rosji z coraz mniejszym państwem de facto, albo coraz mniejszym społeczeństwem. Tam dochodzi też do rozmaitych podziałów, dlatego że ogłoszona mobilizacja, jakich kryteriów by nie przyjąć, zawsze będzie miała swoich przeciwników. Więc w Ukrainie jako takiej ludzie się bardzo przyzwyczaili do tej wojny w takim pozytywnym sensie, to znaczy nie oczekują, że to się skończy zaraz, mentalnie są przygotowani, że to będzie trwało. Jak są sondaże robione w Ukrainie, to rzeczywiście najczęściej wygrywa taka opcja, że jak się pyta Ukraińców, ile będzie trwała wojna, zazwyczaj mówią o kilku latach. To o tyle dobrze, że są przyzwyczajeni, czy są przygotowani jakoś tak psychicznie na to, że to jeszcze potrwa. Morale oczywiście trudno utrzymać przez lata na tym samym poziomie, a już szczególnie trudno, jeśli dowódcy selekcjonują, po prostu przyznają po 8, po 10 nabojów. No to są rzeczy, no, które na pewno wpływają na żołnierzy, ale to, że pojawia się w tej chwili taka gigantyczna pomoc i to, że jest szansa, że ona szybko przyjdzie, no to na pewno ożywiło, obudziło cały front, znaczy obudziło, ale w tym sensie oczywiście, że dało taki drugi oddech. I ja to wiem rzeczywiście od żołnierzy z frontu samego. No ta pomoc i tak była, no generalnie myślę, że jak kiedyś będziemy za 30 lat czytali o tej wojnie, to tam na pewno będzie też zaznaczone, że Zachód się bardzo ociągał, że wszystko dostawał ukraiński żołnierz rok za późno. Słuchaj, a czy ty się zgodzisz z taką tezą, że to są środki na podtrzymanie oporu, że to nie jest ta sytuacja, która zmieni teatr wojny w ten sposób, że Ukraińcy, że Kijów zaplanuje jakąś spektakularną kontrofensywę, że to jest raczej utrzymanie pozycji plus nękanie rakietami dalekiego zasięgu, atakami dronów tych strategicznych pozycji rosyjskich, czyli głównie infrastruktury energetycznej, no bo tak to wygląda od co najmniej 3 miesięcy. No tutaj wszystko będzie zależało w tej sytuacji od Europy. To znaczy skutkiem ubocznym, pozytywnym tego pata w Kongresie i tej przedłużającej się, bo to przecież od sierpnia ta pomoc była przygotowywana i od sierpnia ten pat trwał, że Europa się zmotywowała, zmobilizowała, ruszył przemysł obronny, ruszyły inicjatywy takie jak czeska, ale nie tylko czeska. Dzisiaj Słowacy zbierają na amunicję, tam już dobrze ponad 3 miliony euro zebrali. To oczywiście są symboliczne, to będzie symboliczny wkład, no ale zawsze to jest coś i zawsze to jest też sygnał dla samych Ukraińców, to jest sygnał też dla opinii publicznej w Słowacji, która z kolei się wyróżnia tym, że większość Słowaków, a przynajmniej z tego co pamiętam na pewno połowa, obwinia za to NATO, za wojnę. Więc tutaj cały czas jeszcze kompletne niezrozumienie sytuacji. Tak, tak, więc tu... To jest może też efekt takiej polityki dezinformacji, którą prowadzą Rosjanie od lat przecież, przygotowując się do tej drugiej agresji na Ukrainę. Tak, oczywiście tam są też wewnętrzne podziały historyczne między Słowakami i Czechami, różny stosunek do Rosjan, zawsze był różny między tymi narodami, powiedzmy, żyjącymi między Niemcami i Rosją. Niektóre się czuły wyzwalane przez Rosję, inne z kolei pamiętają Rosję, raczej te wszystkie okupacyjne doświadczenia. Myślę o tym jako Układzie Warszawskim. Natomiast no tutaj inicjatywa na przykład kanclerza Scholza, który mówi o 7 bateriach Patriot. Już jedną Niemcy przekazują też inne systemy. Ten IRIS-T to jest bardzo dobry, bardzo sprawdzający się system w Ukrainie, więc zobaczymy, co będzie dalej. Nie wiemy też, ile broni idzie do Ukrainy z państw jakby niezaangażowanych, czy z państw trzecich. To muszą być utajone inicjatywy, bo nie każdy się chce Rosji narazić. Więc tak naprawdę sporo też jest takich niewiadomych. I też jeszcze jeden czynnik jest ważny, to jak rozwija się ukraiński przemysł obronny. A Ukraińcy bardzo ruszyli i też są... Cała gospodarka została przestawiona na tryb wojenny, zresztą podobnie jak w Rosji zresztą. I Ukraińcy wykazali się też niesamowitą innowacyjnością. Także te wszystkie czynniki, bo to nie jest tylko pomoc amerykańska, o to mi właściwie chodzi. Te wszystkie czynniki zdecydują, na ile Ukraińcy będą mogli podtrzymywać obronność, a na ile będą też gotowi rozmaite inicjatywy takie ofensywne rozwijać. Ale też pamiętajmy, że Ukraińcy stale poza bronieniem się też atakują. Na przykład ogromne ilości samolotów tracą i to tych takich najbardziej ważnych, a też prestiżowych. W zeszłym tygodniu ten największy operacyjny bombowiec został strącony pierwszy raz. Został strącony. Ale też te samoloty takie radiolokacyjne, czy takie, które no te awaksy tak zwane. Rosja ich miała chyba 9, ale sprawnych 6, już straciła chyba 1 albo 2. To są dla nas z kolei ważne informacje, bo to jest sprzęt, którego Rosja nie będzie w stanie tak szybko odtworzyć, a to daje nam czas na dozbrojenie się i całej Europie daje taki czas. A gdybyśmy przyjęli teraz perspektywę szerszą i zastanowili się, co tak naprawdę wydarzyło się w Kongresie i dlaczego się wydarzyło, bo tak jak wspomniałeś, ten pakiet pomocowy, jego przepchnięcie przez Izbę Reprezentantów było blokowane przez większość i Michaela Johnsona od sierpnia i nagle dochodzi do przełomu nie popartego żadną spektakularną, nie wiem, wydarzeniem na froncie chociażby, prawda? Tutaj od wielu, co najmniej tygodni mamy taką sytuację, że Ukraińcy są spychani coraz bardziej do defensywy i nikt na to nie reaguje. I nagle dochodzi do przełomu w Kongresie. O co grają Republikanie? Nie ma czegoś takiego jak Azovstal czy Bucza, ale na przykład to, jak bombardowany jest Charków, to już są działania spektakularne i też jest jasne, że na przykład w każdej chwili może być przerwana ta linia obrony i może dojść do takiego wdarcia się Rosjan, jak na przykład podobne sceny pamiętamy z tego, jak z kolei Ukraińcy wypchnęli z Charkowszczyzny Rosjan. Więc... Czyli dane wywiadowcze mogły odegrać tutaj jakąś rolę? Absolutnie. No, to, co Barnes, szef CIA, dostarczył tym głównym, najważniejszym politykom w Kongresie, zrobiło bardzo duże wrażenie. Pamiętajmy też, że Trump ma coraz większe problemy prawne w Stanach, więc przesunięcie akcentu teraz na ten teatr wojenny jemu samemu się może przydać w takim, powiedziałbym, obiegu informacyjnym, więc to jest to trochę zapchnięcie uwagi. Poza tym naprawdę wszyscy już jeździli do tych Republikanów, od małego do dużego, to znaczy i nawet tacy ludzie, nie wiem, no już nie chcę wymieniać nazwisk, bo pewnie nie wszyscy sobie to życzą, ale takie potężne osobowości w amerykańskiej polityce, czy takiej metapolityce. Ale nawet... Prezydent Duda był ostatnio. Tak, ale to były rozmowy naprawdę, że ja nawet rozmawiałem z senatorami, z kongresmenami, w sensie ja w takim sensie, że mówimy tutaj, jak bardzo masowy był ten, bo to byli dziennikarze i to byli intelektualiści. Czyli tacy emisariusze. Tak, 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 absolutnie to byli tacy ludzie jak Timothy Snyder na przykład. Więc tutaj po prostu ta presja rosła i rosła. No i dalej to już było, trzeba raczej patrzeć, jak będzie Trump nawigował, bo z jednej strony nie może tak robić, że będzie obwiniony za klęskę Ukrainy. Dokładnie. To mu się nie przyda. No a z drugiej strony musi też... On byłby czarną owcą, gdyby doszło do jakiejś formy, no trzeba to powiedzieć, tak? Kapitulacji Ukrainy i przyjęcia w związku z tym jakiegoś dyktatu z Moskwy. No tak, więc Trump nie mógł sobie na to pozwolić, ale więc tak nawigował, żeby zaspokoić te takie roszczenia coraz bardziej agresywne tych kongresmenów i kongresmenek, którzy opowiadali się wprost przeciwko pomocy Ukrainie i tej siły takiej izolacjonistycznej, bo zawsze w polityce amerykańskiej była taka siła izolacjonistyczna i transatlantycka, powiedzmy. I niestety ta opcja izolacjonistyczna to jest z kolei to, co rozbudził w Stanach Zjednoczonych Trump właśnie. Więc tutaj z kolei też sami demokraci starali się tak zrobić i ta część wśród republikanów, która popierała pomoc Ukrainie, żeby też nie doszło do jakiegoś rozłamu w samej partii republikańskiej. Więc to było takie, bo tam zawsze była większość, żeby pomóc, tylko chodziło o to, jak ta większość ma wyglądać. No, na przykład to nie mogła być po prostu inicjatywa demokratów, tam trzeba było mieć przynajmniej połowę republikanów po swojej stronie. Tak ostatecznie nie wyszło, no ale wyszło ostatecznie tak, że z twarzą, powiedzmy, wyszli republikanie, a że demokraci popierali, to było jasne. Prezydent Biden jeszcze wczoraj, późnym wieczorem naszego czasu mówił, że liczy na to, że ta pomoc relatywnie szybko, on powiedział, że szybko dotrze do Ukrainy. Nad tym się też wszyscy zastanawialiśmy, na ile prezydent może przygotowywać tę inicjatywę jeszcze przed samym głosowaniem. Nie mając absolutnej pewności, tak, na ile można ruszyć z takimi procedurami bez podpisu prezydenta. No i tutaj myślę, że jeśli ten podpis i głosowanie w Senacie wcześniej jest oczywisty, no to jednak ta pomoc jest już aktywnie przygotowywana. Zmieńmy temat. Chciałem Cię zapytać, bo to jest dosyć trudne moim zdaniem pytanie. Czy jest jeden zwycięzca wyborów samorządowych w Polsce? Tak, zdecydowanie. Ja nie rozumiem tych takich sprzecznych zupełnie sygnałów, które wysyłają. Czyli Prawo i Sprawiedliwość, bo zebrało najwięcej głosów. No nie, właśnie dlatego, że straciło najwięcej władzy. To jest ten sam problem Prawa i Sprawiedliwości. Tak do końca świata można wygrywać i to będzie coraz bardziej perusowe zwycięstwo. Jak to jest utrata i kilku sejmików, to jest utrata też kilku miast przez Prawo i Sprawiedliwość. Ja byłem szokowany, że na przykład w Łomży, która jest absolutnie bastionem PiS-u, tam ta formacja straciła urząd prezydenta. W Kraśniku, czyli to jest znowu ta mocna ściana wschodnia, gdzie rządził niepodzielnie PiS od lat, tam też dochodzi do wymiany. Dokładnie. No znowu będzie tak, że z miast 100 tysięcznych, to nie wiem, czy nawet jedno będzie rządzone przez PiS. A pamiętajmy, co by nie mówić, miasta to są budżety. Miasta to jednak są takie skupiska i finansowe, i kulturowe. To znaczy, tam jest ogromna część władzy. Tak, więc tak jak mówię, w sejmikach PiS się cofa i to cofa się tak naprawdę mocno. Platforma zdobyła Kraków, o którym nie mogła wcześniej nawet marzyć. Mając większość w Radzie Miasta, podobnie jak we Wrocławiu. W Poznaniu się jeszcze wzmocniła, tak. Dlatego że Rada było w Poznaniu. Poznań śledzę, bo jestem szefem Rady Programowej Konferencji Impact, a to jest taka największa w Polsce konferencja. Gorąco polecamy, będziemy tam. Tak jest. I to są generalnie w tych radach miasta. Platforma się też jeszcze bardziej wzmocniła. I generalnie ta taka, powiedzmy, siódemka tych najbardziej prestiżowych miast, to są właściwie wszystko miasta Platformy. O czym to świadczy? Bo to świadczy o... No i też jeszcze jednej rzeczy wspomnimy. Właściwie PiS stracił kandydata na prezydenta, będzie musiał go od nowa szukać, a z kolei Rafał Trzaskowski wybił się na takie zdecydowane prowadzenie. To też jest sukces tych wyborów samorządowych. A czy będzie kandydatem na prezydenta Rafał Trzaskowski, czy może jednak ktoś inny, to się jeszcze okaże, bo przed nami kolejna batalia. Ale jest gotowy w każdym razie, jest też przygotowany, jeśli chodzi o taką... Personal spirit. Tak, i ktoś, kto jest takim oczywistym, po prostu, który na pewno... Jak myślimy, kandydat na prezydenta może PO, to poradzić. Równa się Trzaskowskim. Dokładnie. W każdym razie jest człowiek w PO, a nie ma go, ani na lewicy, ani w żadnej innej partii. Też idiotyczny pomysł w sumie trzeciej drogi, żeby nie wystawiać kandydata w Warszawie, co mogłoby odebrać pierwszą turę Trzaskowskiemu, a tak się nie stało. Więc ja w ogóle tego nie rozumiem, no ale trzecia droga tutaj, mimo że dowodzona jest przez człowieka, który też chce startować w wyborach prezydenckich, pomogła Trzaskowskiemu. Także to jest dla mnie jakaś zagadka, jak to się stało. Mówimy o procentowych podziałach głosów, o tym, jak rozłożą się siły w radach miast czy sejmikach, natomiast co to mówi nam o Polakach? Bo na koniec to są nasze decyzje i to my coś zmieniliśmy, bo coś się w nas musiało zmienić. Inaczej to chyba nie działa. No. Myśmy z Przemysławem Sadurą, z profesorem Przemysławem Sadurą opublikowali książkę Społeczeństwo populistów, celowo odwracając wzrok od liderów, a przesuwając wzrok na tych, którzy wybierają tych liderów, dlaczego to robią. I jak widać też no, populizm w Polsce nie został pokonany, bo i nie może być pokonany przez jedne czy drugie wybory. Ale czy gdziekolwiek na świecie został pokonany? Nie, ale tym się różni Europa Wschodnia i w tym Polska, że populizm, choć jest wszędzie na świecie, to nigdzie aż tak głęboko nie wchodzi w struktury państwa. Nigdzie nie jest w stanie tak bardzo nigdzie nie jest tak bardzo w stanie zniszczyć czy skolonizować państwo. Bo nie wiem, prosty przykład. Trump podczas swojej pierwszej kadencji podjął decyzję, to była jego pierwsza decyzja o zakazie wjazdu imigrantów z 7 państw muzułmańskich. Lokalny sąd to zatrzymał. W Polsce nawet Trybunał Konstytucyjny nie był w stanie zatrzymać polskiego rządu. Pozostał zatrzymany Trybunał. Dokładnie. Na koniec chciałem Cię zapytać o znaczenie tych kolejnych wyborów, które no już za moment. I czy Polacy Twoim zdaniem się w ogóle są w stanie zmobilizować, żeby tak co niedziela biegać do tych urn, bo 9 czerwca to naprawdę zaraz. To prawda. Te wybory są akurat bardzo, bardzo ważne, bo one będą decydowały o tym, na ile Europa, znaczy po prostu Polska będzie miała inicjatywę obok Francji i Niemiec, także po to, żeby uratować Ukrainę. Więc w tych wyborach nie można dać wygrać populistom, albo kunktatorom, albo takim partiom. No PiS nie ma żadnej siły w sumie, bo jest we frakcji marginalnej w gruncie rzeczy. Więc w tych wyborach naprawdę trzeba pójść i głosować za partiami proukraińskimi, za politykami, którzy są dziarscy, którzy mają kontakty. Warto się tym kandydatom przyglądać, no i warto głosować. Słuchaj, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Ja także. Będziemy dzisiaj pewnie obserwować wszyscy te wydarzenia w Warszawie, do której przyjeżdża premier Wielkiej Brytanii, sekretarz generalny NATO. Ja zaryzykuję, że Warszawa dzisiaj może nie będzie centrum uwagi świata, bo to się nie wydarzy, ale headliny mogą stąd pójść. Jak najbardziej. Bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia.